MMA Rocks z Krzysztofem Gołaszewskim, głównym trenerem w klubie Rio Grappling Wrocław. Cześć Krzysiek. Cześć wszystkim. Może na początek, bo to pierwsza rozmowa dla nas, opowiedz nam o występach swoich zawodników, tych bardziej znanych. W grudniu Mateusz Dubiłowicz na gali KSW we Wrocławiu jako lokalny zawodnik niestety przegrał z Kubą Kowalewiczem. Podczas tej walki on wytłumaczył, że złamał nos. Jak ocenisz występ swojego podopiecznego? No, jak mogę ocenić? Przegrana, niestety przegrana. Uważam, że jest to trochę zmarnowana szansa. Niestety pech tak chciał, że w pierwszej rundzie właśnie doznał tej kontuzji, złamania nosa. No i od tamtej pory już walka układała się jakby nie po naszej myśli. Myślę, że pierwsza runda była bardzo dobra i na pewno dla niego. No ale no niestety nie wszystko poszło tak, jak planowaliśmy, tak jak układaliśmy plan na tą walkę. Niestety przegrana. W tym roku w marcu, również we Wrocławiu, tym razem na pierwszej gali Promaku, Michał Michalski wygrał swoją walkę z Bartkiem Obrzutem. Z Pawłem Obrzutem, przepraszam. Jak z kolei ocenisz ten występ? Tym razem wygrana w ładnym stylu, to była dosyć dynamicznie toczona walka. No, bardzo jestem zadowolony z postawy Michała. Wiedziałem, że przeciwnik nie był łatwy. Znaczy, spodziewaliśmy się, że będzie łatwiejszy, a w walce naprawdę bardzo dobrze się pokazał, z bardzo dobrej strony. No, ale Michał był bardzo dobrze przygotowany. Pomagał w przygotowaniach Bartek Bigbrowicz, który teraz w naszym klubie odpowiada jakby za przygotowanie takie wytrzymałościowe, kondycyjne, i widać było, że bardzo dobrze go przygotował. No i ja też teraz zacząłem z Bartkiem Bigbrowiczem współpracować właśnie w przygotowaniach do mojej jakiejś tam kolejnej walki. Jeszcze właśnie, obydwaj wspomnieni zawodnicy, bo zarówno Mateusz, jak i Michał są kontuzjowani w tej chwili. Kontuzje trapią również Ariela Smolarskiego. Ty również niedługo wracasz po kontuzjach. Opowiedz może o tym, co was tak trapi. No niestety są to przeważnie kolana. Strzelają te kolana na treningach. Nie jest to może spowodowane jakimś tam ciągnięciem sobie tych dźwigni, skrętówek. No, po prostu nie wiem, czy to jest jakiś problem, może tkwi w złym jakimś tam rozgrzewaniu się, braku rozciągania, ale właśnie od tej plagi kontuzji zaczęliśmy też nad tym pracować. No i tak, Michał na przykład, byłem sam na tym treningu, kiedy strzeliło mu właśnie kolano. Na szczęście nie okazała się to jakaś groźna kontuzja. Już wraca do treningów, obyło się bez operacji. Mateusz Dubiłowicz też doznał jakiejś tam kontuzji naderwania więzadeł. No ale też na szczęście bez operacji i po wakacjach powróci. Wiem, że cały czas coś tam robi, wzmacnia się fizycznie. No ja miałem w sumie 4 operacje na kolana. No ostatnia operacja to była rekonstrukcja więzadła krzyżowego. No i teraz zacząłem znowu trenować i mam nadzieję, że niedługo powrócę do walk zawodowych. No właśnie, nawiązaliście współpracę z trenerem od przygotowania fizycznego, z Bartkiem Bigbrowiczem. On może nie jest jakoś szczególnie znany ogólnopolsko, jednak jest to wysokiej klasy specjalista. Możesz trochę opowiedzieć o tej współpracy? Co was poza tymi kontuzjami skłoniło do tego i jak wam ta współpraca z Bartkiem wychodzi? Znaczy, ja Bartka znam już dość długo, on trenował judo, jest też instruktorem w naszym klubie od brazylijskiego jiu-jitsu, prowadzi filię w Legnicy. No i Bartek pomagał mi, on jest rehabilitantem, pomagał mi po tych operacjach kolan wracać do sportu. Bardzo dobrze mi właśnie zrobił tą rehabilitację, że mogę teraz w pełni trenować, w pełni sprawny jestem. No i wiem, że on cały czas jeździ po świecie, robi różne szkolenia, jest to jego pasja i naprawdę bardzo dobrze mu to wychodzi, bo tutaj dużo sportowców z nim współpracuje, nie tylko związanych ze sztukami walki, ale również z koszykówką czy z golfem nawet. Ogólnie wasz klub można zauważyć, że ostatnio się rozwija, bo jeżeli do tej pory byliście znani jako głównie tak klub typowo parterowy, grappling, brazylijskie jiu-jitsu, teraz coraz wyraźniej zaznaczacie się na mapie MMA, zmieniliście swoją siedzibę. Opowiedz o tych zmianach. No tak, no mamy teraz coraz więcej zawodników, którzy chcą walczyć w MMA. Poprzyjeżdżali do nas, do Wrocławia, niektórzy specjalnie się tutaj przeprowadzili, żeby trenować z nami, tak jak na przykład Michał Michalski. Poprzyjeżdżało paru chłopaków, którzy gdzieś tam wcześniej też trenowali i teraz studiują we Wrocławiu, przyłączają się do nas. No i startujemy w wielu tam galach, takich jak właśnie PL MMA, czy Promak, czy tam
Udało nam się też na KSW wystawić swojego zawodnika. No, co następnym, co dalej? No, mamy nową salę. Mam własną, nie wynajmujemy już u kogoś, tylko po prostu mamy swój obiekt, gdzie cały czas coś tam staramy się ją doposażać jakimś tam sprzętem. Mamy dość duże koszty, ale wspierają nas tam jacyś sponsorzy, których chciałbym tutaj też podziękować. Tak jak na przykład firma Toshiba oraz Ryba Taxi. Niedawno w Polsce złożył wizytę Roberto Atala, wasz jakby główny mentor. Odbyło się szereg seminariów w różnych waszych filiach. Jak możesz ocenić tą współpracę i przyjazd Roberto tutaj do Polski? No, nasza współpraca jak zawsze jest bardzo fajna z Roberto. Roberto stara się do nas przyjeżdżać jak najczęściej może. Wcześniej był tutaj przez 3 lata, gdzie cały czas prowadził treningi jiu-jitsu. Na pewno bardzo dużo nam to dało, bo mieliśmy go na co dzień. No a teraz przyjeżdża w miarę możliwości właśnie z 2-3 razy do roku. Był właśnie ostatnio, zrobił fajne seminaria, pokazał trochę nowych technik gdzieś tam, których razem tam gdzieś też z Buczeczą trenował. No i teraz następnie przyjeżdża na obóz, na wakacje. On oraz tam jeszcze, wiem, że przyjeżdża Czarny Pasterz, jeden z Brazylii. Przyjeżdżają tutaj chłopaki, instruktorzy, posiadacze czarnych pasów z Polski. Także mówię, no Roberto przyjeżdża do nas jak często może. Możesz ocenić może kondycję tego brazylijskiego jiu-jitsu w Polsce, bo ty jesteś jednym z tych pionierów zarówno w MMA i w brazylijskim jiu-jitsu, którzy gdzieś tam zaczynali, gdy to wszystko się zaczynało. Dzisiaj mamy już w Polsce ponad 100 czarnych pasów. No myślę, że rozwija się to bardzo dobrze, w bardzo dobrym kierunku i tam wiem, że dużo chłopaków już walczy gdzieś tam na ADCC, nawet z sukcesami, także myślę, że bardzo dobrze się to rozwija. Zresztą Brazylijczycy, którzy do nas przyjeżdżają, zawsze chwalą właśnie Polaków, że pokazują się zawsze z bardzo dobrej strony, czy to na zawodach, czy na treningach. Także wszystko rozwija się bardzo fajnie. No właśnie, po kilku latach twój powrót do zawodowych startów, do MMA. Co skłoniło cię, żeby w ogóle wrócić po tylu latach, po tylu, jak wspominałeś, ciężkich kontuzjach do walki? No, chęć jakiegoś jeszcze współzawodnictwa, walki. Nigdy tego nie robiłem, tego, żeby tak jak wiele osób na przykład trenuje dla siebie. Ja trenowałem po to, żeby startować w zawodach, żeby walczyć. No niestety kontuzje, które mnie trapiły, tam jakby spowodowały to, że no, znikałem na jakiś czas. No ale teraz czuję się dobrze, trenuję, jestem w pełni sprawny i chciałbym znowu zacząć walczyć. Także myślę, że po wakacjach będę gotów i dostanę jakieś tam oferty w kolejnych walk zawodowych. Pierwsze oferty już się pojawiały, miałeś już określonego przeciwnika, jednak ten przeciwnik nie będzie mógł z tobą stoczyć pojedynku. Ty już na tę walkę byłeś nastawiony, zresztą zacząłeś już przygotowania również pod okiem Bartka. Jak ocenisz te przygotowania i właśnie to, że do tej walki nie dojdzie? No niestety nie wiem, czy może nie będę zdradzał przeciwnika, bo nie wiem, czy mogę, ale tak, miałem ofertę z takiej dość dużej organizacji, żeby walczyć właśnie u nich na gali we wrześniu. No niestety nie dojdzie do tej walki, ale mam nadzieję, że dostanę jakąś inną, równie fajną ofertę. No i tak jak mówisz, że zacząłem się już przygotowywać do tej walki, współpracuję właśnie z Bartkiem Bibrowiczem, mam trenera od boksu, Tariela Zandukieli. No i tutaj z chłopakami z Rio trenuję cały czas. Oni też przygotowują się do jakichś walk. Tak jak na przykład Piotr Karnicki, który będzie walczył teraz na promaku w turnieju. Także mam z kim trenować. Współpracujemy też z Michałem Kitą, także też myślę, że jak będę już coś wiedział konkretnie na temat mojej walki, to pojadę na jakiś taki obóz przygotowawczy gdzieś tam z chłopakami właśnie typu Michał Kita, czy może Tomek Drwal. Właśnie, miałem cię pytać o występ twojego podopiecznego. Michał zawalczy teraz za tydzień, nawet już mniej niż tydzień, w turnieju amatorskim na gali Promak Po Prostu Walcz. Wygraną w tym turnieju będzie zawodowy kontrakt na zawodowy pojedynek. Jak oceniasz dyspozycję swojego podopiecznego? To nie Michał, tylko Piotrek Karnicki, Harnaś, nie szkodzi. No mam nadzieję, że będzie to jego debiut zawodowy w MMA, także Piotrek jest znany z tego, że ma bardzo dobry parter właśnie bez kimon. No i myślę, że przełoży to jakoś na MMA i skończy swoje walki w parterze. No ale
liczę nie tylko parter, bo tu również ma mocną stójkę, ma dobre zapasy. Także liczę, że no, na jego dobry występ w tym turnieju i że przyjedziemy z tym pierwszym trofeum. Dzisiaj moja pamięć do imion jest tragiczna, dlatego przepraszam. A jak wydolność? No bo Piotrek, jeżeli jego walki będą szły pomyślnie, no to mimo wszystko do tego wieczora wygrany stoczy trzy pojedynki. Jak stoi ta wydolność u twojego zawodnika? Myślę, że będzie dobrze, bo również od jakiegoś czasu Piotrek współpracuje z Bartkiem Bibrowiczem. Także myślę, że Bartek go dobrze też przygotuje. No zobaczymy, no nie ma pojęcia, jak na przykład poradzi sobie ze stresem, prawda, przed walką, bo nie walczy jeszcze nigdy w Formule M, ale mam nadzieję, że jeżeli stres go nie spali, to wszystko będzie dobrze i wytrzyma spokojnie. Wracając jeszcze do twoich startów, jak długo planujesz jeszcze kontynuować karierę zawodniczą? No bo ta twoja kariera trenerska ciągle się rozwija, jest w trakcie. Wracasz teraz do startów zawodowych, mówi się o tej walce na wrzesień. No ale co dalej? No bo skoro już planujemy powrót, no to jak długo, jak... Nie wiem, chęci mam, zapał mam, trenuję. No oby tylko obyło się bez kontuzji, prawda? Bo już jednak mam swoje lata i... Wiadomo, no każda kontuzja zatrzymuje mnie, jakby stopuje w tych walkach. Także póki będzie zdrowie, to będę chciał jeszcze walczyć. Twój przyjaciel, Janek Błachowicz, dostał angaż w UFC po ciężkiej kontuzji, po której już wraca. Przeprowadza się do Ancosu, żeby tam szkolić swoje umiejętności. Jak możesz ocenić możliwości, dyspozycję Janka, takiego jakiego go znasz na poziomie UFC? No jest to, można powiedzieć, odpowiedni człowiek w odpowiednim miejscu, tak? Myślę, że z tych Polaków, co idą do UFC, no Janek ma tam naprawdę dużą szansę. Zresztą nie, innym nie ujmując, każdy z nich naprawdę zasłuży sobie na to, ale myślę, że Janek może tam namieszać trochę w tym UFC. Z mojej strony to chyba wszystkie pytania, wyczerpaliśmy zapas. Jeżeli chcesz na koniec pozdrowić, podziękować, przekazać coś osobom, które będą nas oglądały, to proszę bardzo. Chciałem pozdrowić wszystkich fanów MMA i MMA Rocks. Chciałem podziękować firmie Toshiba, Ryba Taxi oraz wszystkim tym, którzy nas wspierają, popierają i współpracują z nami. Trenerom, chłopakom, Bartkowi Bubrowiczowi, Filipowi Kopijowi, Mariuszowi Koziejowi, no i całej reszcie, których niestety tutaj nie dam rady wymienić teraz. Dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego.